Dlaczego Krzysztof Stanowski staje się zagrożeniem i dlaczego tak bardzo atakuje go konkretna frakcja polityczna? Bo bierze kasę? Bo brał kasę? Bo się opowiada? Bo ma jakieś poglądy? Nie wiem. A kto wie? Kto wie i mówi, że wie, a nie podpiera się żadnymi dowodami, to po prostu poświadcza nieprawdę. Czy Kanał Zero jest portalem sponsorowanym przez politykę? Dowodów nie widziałem, więc odpowiedź brzmi: nie wiemy. Czy jest po prostu może dzieckiem ludzkich umysłów, jakiejś determinacji, które spotkały się ze sobą w jakimś jednym pokoju lub w wieżowcu, w wyniku zdarzenia myśli, koncepcji, biznesplanów, zrodziły twór, o którym mówi dzisiaj cała Polska? Nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie, broń Boże, żadną obroną Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego, próbą oceny tego człowieka. Co mi do Krzysztofa Stanowskiego? Najdalej mi do tego, żeby w ogóle oceniać postaci, które robią sobie biznes po prostu. Za wiele rzeczy pana Stanowskiego cenię, a za kilka w ogóle nie poważam. Chodzi o postawę, którą przyjął w momencie próby. Chcę wam dziś natomiast przekazać mój pogląd na temat tego, jak dalece polityka z służalczym dziennikarstwem u boku wkracza lub może wkraczać w wolność każdego z nas i jak często przed tym wkroczeniem nie wyciera butów. Ale do rzeczy. Nie mam pewności co do tej hipotezy, którą chcę wam dziś przedstawić, dlatego myślę, że długo hipotezą pozostanie, ale mam wrażenie, że nie chodzi tu tylko o poziom oddziaływania Kanału Zero na opinię publiczną i wielomilionowe zasięgi. Osobiście jestem przekonany, że istnieje bowiem taka cienka, czerwona linia, do której zwykły człowiek, który chce zajmować się mediami, mówić do ludzi, może dotrzeć, a dalej czeka go już tylko nieprzyjemne zderzenie z brutalnym światem pieniędzy, władzy, który to świat bardzo szybko wyjaśnia i tłumaczy, że tam na żadną niezależność nie ma oczywiście zgody, bo to niezależność jest zupełnie inną formułą myślową. Że niezależność oczywiście jest pięknym hasłem, możemy o nim poczytać sobie w encyklopedii, haftować złotymi nićmi na sztandarach, tak jak honor, ojczyzna. O, niezależność jest jak przysięga poselska. O, ma jakąś tam treść. A kto by tam tego przestrzegał? Niezależność w ich rozumieniu może być tylko reglamentowana. Krzysztof Stanowski, który jak widać jest świetny organizacyjnie, jest człowiekiem rozumnym, jak widzę z dużą smykałką do przedsiębiorczości, przetarł szlaki, które w Stanach Zjednoczonych są otworzone już od dawna. Otóż stworzył telewizję internetową o wielkiej sile rażenia, której dzisiaj już się nie odmawia. I to są fakty. Myślę jednak, że popełnił błąd. Chociaż ten błąd, to nie wiem, czy to jest dobre określenie. Nie chciałbym tego tak po prostu nazywać bezpodstawnie, bo nie sądzę, że w głowie pana Stanowskiego po prostu taka myśl jako błąd zaistniała. Więc może inaczej. Uruchomił lawinę pewnych zdarzeń w momencie, gdy ogłosił, że będzie chciał startować w wyborach na prezydenta kraju. A w wyborach nie ma żartów. Można komuś popsuć szyki, nawet jeżeli robi się to dla żartu. A taki żart może zaważyć o czyjejś władzy. A z władzą, jak wiadomo, nie ma żartów. Tak to oceniam. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o niezależności na przykładzie Kanału Zero. Myślę, że zaskoczę was swoją hipotezą. Tymczasem witajcie i czujcie się jak u siebie. Gdyby w naszym czuwajowym zespole pracował jakiś człowiek o imieniu Edgar, powiedziałbym: panie Edgarze, 102 tysiące na zegarze i płyniemy ku górze. Chodzi rzecz jasna o subskrypcję. Do którego momentu pozwolą nam wzrastać? Nie wiem. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby dogłębniej poznawać zależności pana algorytma. Na razie zdaję to egzamin. Jeżeli chcecie pomóc, zachęcam do lajkowania teraz, w tym momencie, komentowania również teraz, przesyłania tego programu dalej za pomocą linka w SMS-ach, komunikatorach czy mailach. To wszystko wpływa na to, że oszukujemy
algorytma o wiadomej prowiniencji. Wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe tylko dzięki wam. Programy na kanale Marek Miśko-Czubaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas wszystkim mecenasom. Bez was Czubaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. To musi bardzo boleć. Bardzo boleć, tak. Gdy ogromna telewizja, taka jaką jest TVN24, nagle zdaje sobie sprawę, że jeden z jej sztandarowych programów, uwierzcie, bardzo kosztownych w produkcji programów, przy którym pracują piony różne, techniczny, dźwiękowcy, operatorzy, wydawcy, researcherzy, pion administracyjny, gdzie trzeba zapłacić za taksówki dla gości, wypłacić honorarium naszej prowadzącej gwieździe, że ten program każdorazowo gromadzi przed telewizorami mniej odbiorców niż Krzysztof Stanowski, który po prostu rano wstaje, zjada owsiankę, siada w swoim ogrodzie, odpala iPhone'a i gada do telefonu. To o tym, co myśli na przykład, nie? Albo jaka jest pogoda. Wirtualne Media, czyli portal branżowy, podał kilka ciekawych badań. Otóż w sezonie 2022-2023 kropkę nad i w TVN24 i TVN24bis, bo jest jeszcze taka stacja, oglądało średnio 820 tysięcy widzów. O 121 tysięcy oglądających, jak podaje ten portal, mniej niż rok wcześniej. Natomiast średnia widownia tej audycji w okresie od 28 sierpnia do 4 października 2023 roku wynosiła 783 tysiące osób. W analizowanym okresie w TVN24 najwięcej widzów zgromadziło wydanie kropki nad i z 12 września 2022 roku, które śledziło 991 tysięcy osób. No i powiedzcie mi teraz, moi mili, jak to ma się spinać finansowo? Z jednej strony wielka ekipa, światło, cisza na planie, ruszamy na żywo. I z drugiej facet, który, powiedzmy sobie, może drapać się po tyłku, wychodzi na własny ganek, kładzie telefon i więcej osób chce go oglądać niż Monikę Olejnik za ogromne pieniądze produkcyjne. O co chodzi w telewizji? O kasę i o wpływ na ludzi. O nic więcej. I będą wam mówiły różne redaktorskie głowy, że o dociekanie prawdy, o zadawanie pytań, o wyjaśnianie, rozwiązywanie różnych tam spraw, o przepytywanie polityków, o... Trzymamy rękę na pulsie. Szczególnie lokalne media trzymają, finansowane z drugiej strony przez burmistrza, wójta czy prezydenta miasta. Ale trzymają to. Pan redaktor trzyma i on wie, że on może o wszystkim powiedzieć. No, spróbowałby o wszystkim. Kasa i wpływ na ludzi. Dlatego... Widząc, jak to wszystko się sypie, media dzisiaj wielce protestują. Kasa, jak widać, się nie spina, bo właściciel TVN-u, czyli firma Discovery, chce stację sprzedać. No a skoro sprzedać, to znaczy, że się nie opłaca, prawda? Ale jak spojrzymy również na wyniki oglądalności, no to tym bardziej w zderzeniu z internetem okaże się, że nie ma również tego drugiego czynnika, czyli wpływu na widzów. Każdy człowiek, który zasiada przed ekranem telewizora, natychmiast w oczach właściciela telewizji zamienia się w zupełnie inną jednostkę i postać i część z państwa może nawet o tym nie wiedzieć. Kiedy siadacie przed telewizorem, nie jesteście żadnymi widzami, ale GRP-sami. GRP z angielskiego Gross Rating Points. Jest to taka miara, która jest używana w marketingu do określenia zasięgu danego medium, jeżeli chodzi o nadawanie reklam. GRP wyrażany jest w procentach, a maksymalna wartość tej jednostki to jest 100 GRP, co oznacza, że taka reklama dociera do wszystkich odbiorców z określonej grupy docelowej, na przykład nie wiem, maść na hemoroidy, prawda? I oni to wyliczają w odpowiedni sposób. I po to jesteśmy potrzebni jako widzowie i dlatego oni teraz tak walczą. A skoro ognisko płonie, prawda, to można upiec na nim dwie pieczenie, skoro jest miejsce. Wykorzystać łatwy dostęp do ludzi i poinstruować, jak mają żyć, czego mają się bać, co sądzić, co wiedzieć o świecie, a czego o świecie nie wiedzieć. Jeden z kabaretów, kabaret Limo, zrobił dawno temu taki świetny sketch o tym, jak Puck atakuje Polskę. Dosyć ciekawa konstrukcja. I chodziło w tym o to, że raz akcja działa się w studiu,
a raz wychodzono na zewnątrz, żeby zapytać kogoś w takiej udawanej sondzie. No i dziewczyna z tego kabaretu wychodzi i mówi: przepraszam panią, Puck atakuje, czy pani się boi? I ta pani odpowiada: w telewizji mówili, że trzeba się bać. Właśnie to jest ta moc telewizji, więc telewizja uważa, że, czy też po to powstała, aby instruować ludzi, jak mają żyć, czego się bać, co sądzić o świecie, co o świecie wiedzieć, a czego nie wiedzieć. No i później przychodzi do programu pana Rymanowskiego taki oto, przepraszam państwa, obiecałem, że już nie będę, ale jednak z dupy gość, i mówi to. Jak czyta się media społecznościowe i także media brytyjskie niektóre, wielu Brytyjczyków zarzuca premierowi Starmerowi stronniczość na korzyść muzułmanów. W mediach widzi się sporo takich filmików, gdzie Anglicy narzekają, że policja inaczej ich traktuje niż muzułmanów. Jak to wygląda z pana perspektywy? Nie, to zupełnie nie. To przede wszystkim prawdę się dowie się nie od tych mediów społecznych, które są w tej chwili już zupełnie poza kontrolą. Muszę powiedzieć, że ja próbował, premier nalegał na to, żeby jednak one starały się nie podawać fałszywych informacji, na co pan Elon Musk powiedział: to nie twoja sprawa, i w ogóle mówił, żeby się rząd brytyjski nie wtrącał, on puszcza co chce na dziale X. Tymczasem te demonstracje są przede wszystkim, to co o tym czytamy w prasie, i to każdej i prawicowej prasie, i liberalnej prasie, demonstracje są przede wszystkim właśnie skrajnej prawicy. Są kontrdemonstracje. W wypadku muzułmanów są całe sytuacje, gdzie oni muszą czasem bronić swoje własne meczety. Wiktor Moszczyński, działacz społeczny i polityczny, dziennikarz i pisarz ze Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, jest naszym gościem. Więc dzwonię do kolegów i znajomych, którzy mieszkają od lat na wyspach, mają swoje rodziny, domy, również w miejscach, gdzie trwają zamieszki, i oni potwierdzają mi dokładnie to, co widzimy w internecie na tych wszystkich filmikach. I mówią mi wprost: Marek, w naszych telewizjach nic o tym nie mówią, a ja to widzę za oknem. Oczywiście, że nie wolno każdej takiej publikacji internetowej, filmikowi wierzyć. Podchodzić do tego bezkrytycznie, ale można się przecież utwierdzić w przekonaniu, na przykład właśnie dzwoniąc do znajomych, którzy akurat są na miejscu. I na to przychodzi jakiś, pożal się Boże, ekspert, literat. Skąd oni go w ogóle wytrzasnęli? Co to jest za gość? Nie mam bladego pojęcia. Facet, który kompletnie jest zastały w jakiejś przestarzałej rzeczywistości i żeni nam kity, że jedyną prawdę jesteśmy w stanie odczytać tylko w mediach konwencjonalnych. No mówię wam przecież, że gość widzi za oknem zamieszki, a w mediach lokalnych o tym cisza. Zmowa milczenia? Reptilianie? Masoni? Rzymianie? Już chciałem powiedzieć ten wyraz, ale by było. No. I facet mówi, że to nie tamci, tylko biali ekstremiści są prowodyrami, bo prasa tak pisze. A najbardziej smutne jest w tym wszystkim, że pan Rymanowski nie zareagował na te bzdury. A przecież jest od tego, żeby nas przed takim czymś bronić. Moim zdaniem, gdy przyjdzie mu tak jak panu Ziemcowi pracować poza wielkimi telewizjami, na przykład we własnym kanale, wtedy zacznie mówić prawdę. I tu bez obrazy, panowie. Bo media nakładają na was wszystkich, na dziennikarzy, kaganiec posłuszeństwa, linię redakcyjną, która jest tworzona w biurze zarządu, a jakże? A zarząd jest powoływany przez partię polityczną. Skąd wiem? Bo pracowałem w tym blisko, ponad 18 lat. Media nakładają na dziennikarzy kaganiec. Ile musiałem się prosić, żeby do swojej wieczornej audycji za czasów Czarzastego, rozumiem, on wtedy był, to Ordynacka decydowała, kto będzie prezesem, zaprosić Leszka Żebrowskiego. Udawało się. Ale nie można było często tego tematu poruszać. W zasadzie udało mi się raz. Co się śmiejesz? Pamiętasz, do żony mówię, że tak dokładnie było. Tak jak, zobaczcie, premier Leszek Miller. No nagle zaczął mówić rzeczy arcyważne i arcymądre. Szkoda tylko, że nie robił tego wtedy, gdy był premierem kraju, a dopiero teraz, gdy jest na emeryturze. I mam absolutnie żal do pana Rymanowskiego, bo jako wytrawny dziennikarz powinien spuentować wypowiedź tego człowieka, która była przecież niedorzeczna i zakłamana. A gdyby był pan Rymanowski naprawdę odważny, chociaż i tak go szanuję, bo jest jednym z nielicznych, którzy jeszcze coś tam w ogóle chcą, coś mówią,
to powiedziałby: proszę państwa, bardzo was szanuję i przepraszam, że zaprosiłem tego człowieka, który okazał się być jakimś kretynem. Jak myślicie, dlaczego media nazywane są czwartą władzą? Ponieważ mają wpływ na ludzi, na podejmowane przez nich decyzje i na wybory, których dokonują. Jak myślicie, dlaczego media są nazywane czwartą władzą? Ponieważ mają wpływ na ludzi, na podejmowane przez nich decyzje i na wybory, których dokonują. Oczywiście wszystko się zmieniło od czasu, kiedy internet stał się narzędziem powszechnym do tego stopnia, że stał się już nie tylko przestrzenią do wynajdywania treści, ale tworzenia i publikowania własnych treści. Tego polscy dziennikarze, ci wszyscy medioznawcy, mędrcy, nie do końca byli w stanie przewidzieć albo po prostu skali oddziaływania internetu nie dostrzegli, ją zbagatelizowali, myśląc, że ich środki przekazu, takie jak gazety, radia, telewizje konwencjonalne, zawsze będą ludziom potrzebne. Doprawdy? No to spójrzmy na badania, bardzo proszę. Telewizja. ATV, czyli element, wskaźnik badań telemetrycznych, który sprawia, że te wszystkie tuzy wiedzą, jaką publiczność przyciągają telewizje w danym momencie, no to okazuje się, proszę państwa, że ten wskaźnik spada w każdej grupie wiekowej. W grupie 55+, w roku 2021, bo do takich badań dotarłem, czyli 3 lata temu, był na poziomie 6 godzin. W grupie 16-24 tylko 1 godziny. Z danych zgromadzonych przez portal branżowy Wirtualne Media wynika natomiast, że czas poświęcony na oglądanie telewizji jest różny w poszczególnych grupach wiekowych, jednakże wskaźniki się wyraźnie skróciły w każdej z nich w porównaniu z rokiem wcześniejszym, czyli w tym systemie badania rokiem 2020. Radio. Rzecz mi najbliższa. Uważam się za radiowca starej daty. Ale i ono upada. Otóż w roku 2023 radia słuchało średnio 18 100 000 osób dziennie. W wieku 15+, w górę. Taki jest wskaźnik badania. Ale i tu mamy spadek, bo rok wcześniej przez radioodbiorniki radia słuchało średnio 20 100 000 osób, czyli 2 miliony więcej. Analiza danych rocznych pokazuje, że zasięg dzienny radia wśród ogółu mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej wyniósł w tamtym roku 56,6%, co w porównaniu z rokiem 2022 po prostu wykazało spadek o 5,6%. Prasa. Oczywiście dróg, ktoś powie, odchodzi do lamusa, bo drogi, ale nie jest też tak do końca. W trzecim kwartale 2022 roku sprzedaż dzienników szacowana była na 372 tysiące egzemplarzy ogólnie, z czego 132 tysiące stanowił Fakt, jaki poziom, 76 tysięcy Super Express, a 45,7 Gazeta Wyborcza. Ale jednocześnie nie wzrastał do poziomu, jaki był w przypadku tejże Wyborczej, z wersji elektronicznej, prawda? Czyli mamy 400 tysięcy egzemplarzy Gazety Wyborczej, czyli Gazety Rzymian dla Polaków z roku 2007. No i nagle nie było wielkiego przejścia, że te 400 tysięcy ludzi rzuciło się na elektroniczne wydanie Gazety Wyborczej, kiedy PiS zaczął szaleć i przestał prenumerować do wszystkich instytucji tę gazetę. Ludzie po prostu nie chcą tego czytać, taką mam odpowiedź, bo tam nic nie ma. W większości ogólniając rzecz jasna, kiedy jeszcze była stara gazeta prawna z żółtymi, niebieskimi stronami, to wtedy było jakieś pismo, można było to czytać. Dzisiaj? A oni, czyli wydawcy mediów i dziennikarze, naprawdę nie rozumieją, że nie są w stanie nadążyć nad zmieniającą się rzeczywistością i przepływem informacji, że ten pociąg już odjechał, a oni zostali sami ze swoimi tobołami i własnym wyobrażeniem świata na peronie. A teraz o panu Stanowskim, bo przecież o tym jest ten program, znowu poszedłem w dygresję. Można dostrzec pewną zależność, że wszystko w przypadku Kanału Zero szło spokojnie do momentu, aż Krzysztof Stanowski nie zaczął pobąkiwać na temat ewentualnego startu w wyborach prezydenckich. Oczywiście nie mówił tego na poważnie, w tym sensie, że chce zostać prezydentem Polski. Myślę, że ma na tyle rozsądku, aby nie brać takiej rzeczy pod uwagę. Powiedział, że chciałby wystartować, aby zobaczyć, jak to jest, zrobić o tym program telewizyjny, materiał, reportaż, dokument, tam cokolwiek. Nie wiem, kto mu to doradził. Domyślam się, że pan Mazurek. Pan Mazurek, na którego temat zdanie mam zmienione od pewnego czasu, a stosunek ambiwalentny. Bo o ile świetnie sobie radzi w zadawaniu pytań, a jako słuchacz, widz mam prawo przecież oceniać, prawda? Dlaczego nie? Tym bardziej, że jestem z branży i nie jestem z tymi ludźmi w żaden sposób powiązany. Więc o ile
świetnie sobie radzi przy zadawaniu pytań, o tyle w moim przekonaniu nie ma nic do powiedzenia, kiedy musi stanąć przed mikrofonem i sam na sam powiedzieć do widzów coś od siebie przez 20-30 minut. Tam nie ma żadnej treści. Ale to jest moje subiektywne odczucie. Być może jest ono mylne. Bo tu nie chodzi o obrażanie kogoś. Po prostu mówię o dziennikarstwie, prawda? Tak czy inaczej, pomysł padł. No i tu następuje bardzo dziwna korelacja sytuacyjna lub jak kto woli koincydencja zdarzeń. Rozpoczynają się ataki na Krzysztofa Stanowskiego i sam Kanał Zero. Do rywalizacji o fotel prezydencki, czyli o wszystko w tym układzie politycznym idą dwie wielkie partie, dwa obozy polityczne. No i być może jak Bóg pozwoli, dołączy do nich trzeci obóz, w co szczerze wątpię. Mam tu na myśli Konfederację, ale jednak trzymam w jakiś tam sposób kciuki. W takich sytuacjach będzie liczył się każdy głos i każdy procent, a już szczególnie w drugiej turze. I nagle pojawia się Krzysztof Stanowski, który chce zrobić sobie żart. Ja ten żart rozumiem, on jest bardzo dobry. Problem jest w tym, że im nie jest do śmiechu, oni się nie śmieją, tak to odczuwam. Stanowski, który za pomocą swojego kanału, robiąc materiały o kampanii wyborczej, może dotrzeć do kilkunastu milionów widzów w całym kraju w czasie trwania tej kampanii. A w związku z tym może zebrać pomiędzy 3% a 5% głosów. Młodzi ludzie mogą pójść i zwiększy się frekwencja i nie oddadzą głosu na tę lub inną partię, która już jest znana. Co za różnica, czy zrobią to dla jaj, czy po złości? Nie ma mniejszego znaczenia. Pamiętacie akcję z lodami Ekipa? Jak pięknie koronkowo uszyta. Ludzie stali w kolejkach, dajecie wiarę, po lody z wody i chemii. Stali w kolejkach do sklepów tych małych żabek, bo pięknie nakręcono tę spiralę marketingową. Wszystko da się zrobić. To jest ogromna sztuka, dużo kosztuje, ale da się. Więc Krzysztof Stanowski startujący w wyborach prezydenckich w moim przekonaniu może liczyć na 2-5%, a to może sprawić, że ktoś inny dostanie się do drugiej tury i może to nie być na przykład Rafał Trzaskowski albo inny kandydat Koalicji Obywatelskiej. I tutaj upatrywałbym przyczyn tego ataku. Oczywiście, jak zaznaczyłem na początku, jest to hipoteza, którą stawiam, a stawiam, bo uważam za bardzo prawdopodobną i nigdzie jeszcze się z takim podejściem do sprawy nie spotkałem. Ale pomyślcie jeszcze raz. Pojawia się człowiek o potężnej rozpoznawalności w kraju. Ma własną telewizję, która może być wykorzystana do potrzeb kampanii. Sam w niej chciałby wystartować, aby zrobić o tym reportaż. Po drodze ośmieszy oczywiście, bo przecież ma do tego zdolności jednego czy drugiego kandydata, a następnie zbierze głosy. Czaicie? TVP Info. Debata kandydatów na prezydenta. Mateusz Morawiecki, Rafał Trzaskowski, Krzysztof Bosak, czego mu życzę, Krzysztof Stanowski. No, dałbym pół pensji za taką sytuację. I ta sytuacja mogłaby zmienić mapę polityczną Polski, ponieważ może przyciągnąć ludzi, którzy do wyborów w ogóle nie chcieli iść i zagłosowaliby właśnie dla żartu czy z jakiegoś innego powodu. Ale dla tamtych to nie jest żart. Oni walczą o życie i przetrwanie, o apanaże, o wielkie pieniądze, o utrzymanie tych całych swoich królestw w województwach. W całej Polsce przecież tych wszystkich ludzi mają pod opieką te wielkie partie. Trzeba jakoś wykarmić i wyżywić to całe tałataństwo. Przecież wiecie, ile oni wiedzą, jaką mają wiedzę o lokalnych baronach? Jak można zostawić takiego działacza, żeby do prasy poszedł i coś powiedział? Nie można się od nich odwrócić, tym bardziej, że najczęściej mają po prostu dwie lewe ręce i nie nadają się do żadnej uczciwej pracy. Szczerze nie znajduję innej zależności, innej możliwości, która mogłaby wywołać tak wielką furię, wściekłość całego tego salonu celebryckiego i aktorskiego, i dziennikarskiego, i politycznego przeciwko kanałowi YouTube'owemu. Dajecie wiarę, do kanału YouTube'owego odnoszą się najwięksi politycy w kraju. Przypadek? No, nie sądzę. Do kanału jego założyciela. No nawet jeżeli wziąłby Stanowski pieniądze z tego czy innego funduszu, ale zrobił to legalnie, to miał do tego prawo, jak każdy obywatel, każda organizacja, instytucja, firma, cokolwiek. Ta nagonka i to szczucie musi mieć po prostu drugie dno. Nie wierzę, że jest inaczej. Ktoś musiał nacisnąć przycisk i wydać komendę. Uwalić Stanowskiego, zanim wejdzie w szkodę na poważnie. Ja tak uważam. A co wy na ten temat sądzicie? Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Czuwaja po prostu bez was by nie było.
Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Wyobraźnia działa. Sytuacja z Krzysztofem Stanowskim, rejestrującym komitet wyborczy kandydata na prezydenta Polski, przypomniała mi wiersz Wojciecha Młynarskiego o pewnym cyrku w miejscowości N. Słuchając go, wyobraźcie sobie tego wiersza, że cyrkiem jest Polska, że te trybuny to jesteśmy wszyscy my, a może nie my, oni, partyjniacy, którzy tylko liczą, aby partia wygrała wybory, bo z tego mają apanaże. Że dyrektorem cyrku jest Donald Tusk, a gościem, który wszedł z genialnym pomysłem, Krzysztof Stanowski. Miłego odsłuchu, dziękuję za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Do dyrektora cyrków N wszedł gość, na twarzy miał rumieniec i mówi: dyrektorku, wiem, jak się ma zacząć przedstawienie. Sztampowych parad dosyć już i innych tym podobnych chwytów. My, gdy orkiestry zabrzmi tuż, puścimy w cyrku 100 dżigitów. Wszyscy w kostiumach z czarnych skór będą trałować po arenie i każdy w dłoni dzierży wór. Tak się rozpocznie przedstawienie. Tutaj dyrektor krzyknął: stop! Mów pan, co dżigit w tym worku ma. Jegomość odparł: otóż to. W worku jest gówno, dyrektorku. Czekajże pan, bo tchu mi brak. Dżigit to w worku ma? A jak? I teraz tak, napięcie rośnie, wtem gaśnie światło, pada strzał i każdy dżigit w tej ciemności rozrzuca wszystko to, co miał. A potem tentent się oddala i dyrektorku ukochany, światło znienacka się zapala i cały cyrk jest obesrany. Czarna arena i orkiestra i napis Vivat ZPR, czarne tygrysy, foki, krzesła, wszystko na czarno. Wszystko w merd. I wtedy ja, nadany znak, prężąc i śmiejąc się szampańsko, wchodzę ubrany w biały frak i mówię: dobry wieczór państwu. Czy coś takiego?